Tak, jak widać, jesteśmy w tym miejscu i to jest jedyny sposób, aby dostać się do tego wejścia do martwego miasta. No, jak widać, gdybyśmy się udali tymi wejściami, no to jak widać, tutaj są te szkielety, tutaj są bramy umarłego miasta, więc nie dałoby się tam iść, bo są te szkielety, które nas przedtem tak ładnie zabijały, więc nie. Tak, jak widać, tutaj jest troll, o którym będzie później głośno, widać to na mapie samej. No a tutaj jest nasz cel, czyli zielony kryształ. Do dzieła, więc chodźmy na mapę. No i muszę przyznać, a właśnie, jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, której nie powiedziałem o poprzedniej misji. Natomiast o baburze, o tym, no, o kamieniołomie Babura. Gdy za pierwszym razem w nią grałem, to naprawdę sprawiła mi wiele kłopotu, a to głównie za sprawą, że te świnki mi się po prostu rozbiegły po całej mapie i kurczę, no nie było jak nie dało się ich zabić po prostu, no bo mówię, naprawdę były po całej mapie rozbiegnięte i ciężko mi to było robić. No chociaż mimo to, że miałem Rinta Łucznika, więc to trochę takie właśnie świadczące o tym, że tamta misja naprawdę, jeśli nie wie się dokładnie, co trzeba robić, to nie jest ona łatwa. Tak, i jak ja uwielbiam walkę z tymi szkielecikami. Naprawdę, oczywiście. To mnie denerwuje strasznie. Tak, i Zak dostaje krytyka, ale dzięki hełmowi to go wcale nie boli. No i nie tylko dzięki hełmowi. I tak oto jesteśmy przy wejściu do parowu trolla. Jak widać, tego parowu pilnuje ten powolny czarny troll, który ma 30 punktów pancerza i odporność na kłute. To, co ja zrobię teraz, to jest jedyna możliwość. No po prostu te bronie się nie przebiją przez jego pancerz, ale już gdy zmienimy poziom na łatwy, troll nie jest taki straszny. Oczywiście nadal ma ogromny atak i obronę, ale zbroja 9 to nie jest tak dużo. Dobra, ale co trzeba zrobić, to aby tam się dostać, to musimy po prostu odciągnąć tego trolla na bok. Tym minusem tego trolla jest to, że on jest gruby. Gdy chce się na przykład zawołać go tymi fajerwerkami, to nie jest to takie proste, gdyż jak widać jego cielsko zbiera naszą myszkę i po prostu fajerwerki się pojawiają dokładnie w tym samym miejscu, w którym były. O, jak widać, nie jest on zbyt rozgarnięty, ten troll, więc jakoś to idzie. Nie atakujemy go, na ja rzuć sobie czar. Ale więc ci dość łatwo przeszli przez. Oj, czemu ten Zak się ciągle zaznacza? Odwal się, Zak. No ja tu wykonuję taką misję trudną, a ty jej tu przeszkadzasz. Naprawdę przechodzenie, podczas rzucania fajerwerków nie jest takie łatwe. Szczególnie w przypadku tego trolla, jak widać. Spróbuję odciągnąć go tam trochę dalej i wtedy wykorzystać to, że jest taki powolny. Oczywiście podczas normalnej gry można po prostu tego trolla, nie trzeba używać fajerwerków, tylko można go po prostu wyciągnąć na ją, a potem niekoniecznie na ją, potem po prostu wbiec do tunelu i tutaj on nie przeciśnie się przez te przejścia i tam w środku będziemy
chwilowo bezpieczni, ale ogólnie nie lubię tego sposobu, bo miałem problemy z wykonaniem go, gdy grałem za pierwszym razem, gdyż jak wiadomo, taki troll strasznie, o, zobaczył mnie, gdyż po prostu, gdy grałem za pierwszym razem, to miałem naję przeciążoną, więc szybciej naja, kurczę, nai brakło wigoru, więc po prostu to nie było takie proste. Dobra, jeszcze spróbujmy go raz podciągnąć. Tak, te hitboxy ma naprawdę duże, co utrudnia całą operację. Dobra, to będzie, myślę, wystarczające miejsce. I idziemy na ja. Szybko. Chyba jej się nie uda. Jak widać, Naja ma prędkość 1.2, ten troll ma 1.0, więc... A jednak udało się i bardzo dobrze. Tylko jak widać, troll ma 280 punktów życia, więc mimo wszystko to nie będzie łatwy interes. Ale mamy... Wszyscy jesteśmy wyposażeni w całkiem porządne bronie, więc myślę, że za którąś próbą powinno się udać. Tak, oczywiście używa swojego topora. Rind również toporka. No i Naja swojego miecza. Oczywiście wiem, że Naja nie zada jakichś bajecznych obrażeń, ale może właśnie zadać wystarczająco tyle, aby tego trolla zabić. Wszystko w porządku, troll się nie obraca, można zapisać grę i pierwsza próba. Naprawdę bym się trochę zdziwił, gdyby udało się go zabić za pierwszym razem. No ale zobaczymy. No to działa. Jak widać, Zak zadał 240. Jak widać, Zak zadał 240 punktów obrażeń. Tutaj żyłka mu pękła, w oczach też nie jest zbyt wesoły i zostały mu 2 punkty życia. I jak mówiłem, Naja, zadając 5 obrażeń, wykończyła go i się bardzo z tego powodu cieszy. No, nie spodziewałem się, że pójdzie tak łatwo, ale jak mówię, gdybyśmy grali na poziomie trudnym, no to cała ta ustawka z tym trollem byłaby całkiem łatwa. A teraz coś, na co wszyscy czekaliśmy. Zobaczymy, co z tego trolla wyjdzie. I tak, jest z niego jedna skóra czarnego trolla, którą będziemy mogli wykorzystać później, ale dopiero na ingot, więc cóż, nadal jest to dość dobra rzecz, ale jest gorsza od najlepszej rękawicy z metalu, więc ale myślę, że, no nie wiem, jeszcze zobaczę, zastanowię się. Ale drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o tego trolla, cicho, Zak. Dobra. To jest 73 tysiące złota. Mam teraz 76 tysięcy złota, więc dostałem naprawdę dużo tego złota i przez cały gipad już nie będziemy głodować. Ale myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku i w następnym odcinku udamy się dalej na tą misję ją wykonywać. Do zobaczenia do tego czasu.